Mierzeje Wiślane dla wielu osób stanowią wspaniały pomnik przyrody, który powinien pozostać w nienaruszonej formie. Polski rząd postanowił jednak, wbrew zaleceniom Unii Europejskiej, rozpoczął wycinkę setek drzew. Mierzeje Wiślane są tematem sporów na wielu płaszczyznach. Z jednej strony mamy rząd, dla którego jest to kluczowa inwestycja, z którą musi się wyrobić jeszcze w tym roku. Dalej mamy ekologów, którzy chcą wstrzymania prac, ponieważ miejsce to jest rezerwatem ptaków. Nawet Komisja Europejska zalecała wstrzymanie prac i przedstawienie dokumentacji warunkującej, że inwestycja nie będzie zanadto ingerować w przyrodę. Oczywiście takie dokumenty zostały złożone, ale Bruksela nie wydała w ich sprawie jeszcze stanowiska. Mimo wszystko prace właśnie ruszyły. Mierzeje Wiślane karczowane przez rząd PiS już od lat stara się przeprowadzić wycinkę i budowę kanału przepływowego na Mierzejach Wiślanych, jednak do tej pory politycy natrafiali na coraz to inne sprzeciwy w tej sprawie. W końcu nawet Komisja Europejska zaleciła wstrzymanie się od tej inwestycji, ale wygląda na to, że cierpliwość partii rządzącej również ma swoje granice. W piątek specjalną zgodę wydał wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, jednocześnie nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. W ten sposób już chwilę później prace nad wycięciem setek drzew ruszyły pełną parą. Wedle zapowiedzi potrwają one do końca lutego i stanowią tylko przygotowanie przed faktyczną pracą. Wiele osób sprzeciwia się tej wycince, wskazując na liczne postępowania, które się jeszcze nie zakończyły, a władza, nie patrząc na wszystko dookoła, chce za wszelką cenę zrealizować swój plan. Nie jesteśmy zaskoczeni faktem wycinki, ponieważ mamy świadomość determinacji obecnych władz, by realizować te inwestycje. Możemy jedynie ubolewać, że odbywa się to bez poszanowania faktu dotyczącego istniejących kontrowersji i nierozwianych wątpliwości, a także pomimo toczącego się postępowania przed GDOŚ w sprawie odwołań od decyzji środowiskowej. Przykro, bo ignoruje się nasze argumenty i fakt odwołania od decyzji środowiskowej, mówił marszałek pomorski Mieczysław Struk. Struk dodatkowo zaznacza, że w obliczu innych spraw dotyczących Pomorza rząd już nie był taki skory do natychmiastowej pracy, a raczej pomocy. Przykro, bo rząd i jego nominat w regionie nie wykazywali takiej determinacji w wielu innych ważnych dla Pomorza kwestiach. Wspomnę tylko nawałnicę i opóźnione reakcje na tragedię, albo fakt, że ciągle na kontach rządowych leżą pieniądze z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczone dla samorządów poszkodowanych w nawałnicy. Pieniądze przelane w październiku ubiegłego roku. Szkoda. Szkoda mierze i dodaje. Sprawę skomentował też na Twitterze dziennikarz Superwizjera Bertolt Kittel.